Chair, I speak as the chair of the Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Mówię w imieniu komisji, która przedstawiła projekt rezolucji. Chcę powiedzieć, że mamy bardzo długie tradycje współpracy pomiędzy regionami w państwach członkowskich i lokalnymi społecznościami. Ta współpraca skupia się w dużym stopniu na projektach o wartości dodanej, która jest niewątpliwie bardzo znacząca. W ciągu ostatnich lat widzieliśmy wielkie wysiłki zmierzające ku intensyfikacji tej współpracy. Widać wyraźnie także coraz większe zaangażowanie na rzecz tejże, widać wyraźnie także lepsze zarządzanie. I dlatego właśnie po wielu latach takiej tradycji współpracy w trakcie konferencji regionów alpejskich w roku 2012 zdecydowano, że należy zmierzać ku bardziej zinstytucjonalizowanej współpracy. Promuje się to podejście jako kluczowy instrument, tak by można było wykorzystać w pełni ogromny potencjał tej części Europy i zmierzyć się w sposób jak najbardziej efektywny z wyzwaniami nad granicami administracyjnymi i regionalnymi. To podejście dojrzewa od wielu lat. Obszary współpracy już zostały określone. Współpraca w regionie alpejskim już okazała się skuteczna i dlatego właśnie stworzenie ram makroregionalnych stanowiłoby krok naprzód. Stanowiłoby także kierunek współpracy terytorialnej, który jest pożądany. Potrzebujemy takowej w Europie. Dlatego właśnie naturalne jest to, że Komisja Rozwoju Regionalnego, której przewodniczę, uznała, że wartość dodana takiej strategii makroregionalnej byłaby znacząca. W związku z tym należałoby poprzeć tę ostatnią. Komisja Regi przedłożyła interpelację Radzie i Komisji. Pytamy o sporządzenie i wdrożenie strategii makroregionalnej na rzecz Alp. Dziękuję.